na sympozjum zorganizowanym wspólnie przez zaprzyjaźnione firmy, moją firmę FOS Polska i Christian Hansen. Staramy się zawsze przedstawić najnowsze rozwiązania, które można bardzo szybko wdrożyć w przemyśle mleczarskim. W tym roku mogę się pochwalić, że nasza firma, moja firma FOS Polska, ma do wdrożenia 16 nowych rozwiązań. Chciałbym się skoncentrować w zasadzie na paru z nich. Jednym z tych rozwiązań, jeśli chodzi o mleko surowe, jest do wdrożenia bardzo szybkiego, bo ukazuje się w tym miesiącu jeszcze, czyli jutro, ostatni dzień miesiąca. Jest to urządzenie, które jest to FOS-Somatic, urządzenie do liczenia komórek somatycznych, z tym, że ma bardzo ciekawą, nową cechę, że może różnicować te komórki, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o ocenę higieny i zdrowia, zdrowotności stada i krów. Drugie urządzenie, w zasadzie zastosowanie, nazywamy to parametr, kalibracja, jest to tak zwany moduł, który może być stosowany w paru innych urządzeniach do badania zafałszowań w mleku. Jest to część bardzo rozwojowa, bo kreatywność naszych dostawców jest bardzo duża. I pojawiają się coraz to nowe pomysły, co by zrobić, żeby to mleko było tańsze w produkcji i żeby lepiej zarobić. Więc dodaje się różnego rodzaju dodatki, które zafałszowują wodę dodaną, zafałszowują białko. I to ten moduł może być zastosowany praktycznie już we wszystkich urządzeniach służących do badania fizykochemicznych cech mleka. Kierunek rozwoju naszej firmy związany jest przede wszystkim z wysokimi technologiami, z innowacyjnością i rozwiązaniami tak zwanymi procesowymi. I może skupię się na tych rozwiązaniach procesowych, gdyż jest to kierunek, który jest prawdopodobnie nieodwołalnie związany z trendami ogólnoświatowymi. Czyli sterowanie i kontrola produkcji. I tym urządzeniem jest, też się ukazuje, myślę, że już w listopadzie będziemy mogli o tym mówić, urządzenie do standaryzacji mleka, online'owe, czyli w linii. Urządzenie to zastępuje urządzenie, które mieliśmy wcześniej i ma po pierwsze szersze zastosowania i jest tańsze. Więc rzadko się spotykamy z tym, że coś, co jest lepsze, co daje, można zastosować w wielu miejscach w linii produkcyjnej, jednocześnie jest tańsze. Mamy wiele nowych pomysłów, nowych rozwiązań, ale o tym będziemy informować w miarę ich wdrażania. Nie chciałbym wybiegać naprzód. Mamy program rozwojowy na najbliższe 5 lat. I przez te 5 lat zapewniam, że będą to wszystkie pomysły, które zobaczyłem niedawno na konferencji w Danii. Wszystkie będą konkretnie wdrażane do roku 2020. Jesteśmy producentem naturalnych dodatków do żywności. Bezpieczeństwo, jakość produktów oraz zdrowie konsumentów to kwestie najwyższej wagi dla nas. Pragniemy, aby jedzenie było zdrowsze, a jakość życia lepsza. Ocena mleka surowego na obecność substancji niepożądanych to oczywiście kwestia kluczowa. Tutaj na seminarium przedstawiamy naszą ofertę szybkich testów do wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku. Są to testy BetaStar S-Combo oraz test BetaStar 4D. Prezentujemy także test mikrobiologiczny do wykrywania inhibitorów w mleku. Jest to test BRT Hisense, który jest jednym z najczulszych testów obecnych teraz na rynku. Oba te testy oczywiście posiadają pozytywną opinię PIWET-u.
Oprócz tych testów prezentujemy nowość. Jest to test LactoSense, który pozwala określić zawartość laktozy w mleku tylko w kilka minut.